rozpinało się tak przy ściance, jak lubię. Tutaj też. Ciężko, ta trasa mnie dobija. Jezu, wiecie czemu? Bo tutaj ja próbuję jak najbardziej przy ściance, jest nierówno. Już nie chodzi mi o te punkty, tylko chodzi mi o to, żeby tak ładnie przy ściance tą dupką lecieć. Za każdym razem. Jest tak trudno tutaj, jest ta trasa, ten tor jest taki nierówny. Tutaj samochód mi poskakuje, wiesz. I właśnie sobie trenuję, bo chciałbym z ziomeczkami polatać sobie w tandemach, no nie? Ale żeby tandemy śmigać, to trzeba się nauczyć samemu driftować, wiesz, tak równiutko, tak pięknie, tak precyzyjnie, omijać się, zderzak przy zderzaku. A ja tutaj próbuję na razie driftować tak, żeby w ogóle jakkolwiek się zmieścić w tę drogę. Próbowałem sobie już zapoznać się z wszystkimi torami, jakie są tutaj w grze. Zapoznać się. Nie mówię, że, wiesz, masterować je czy coś, żeby tam robić jakieś przesadzone wyniki, tylko po prostu się zapoznać. I też próbowałem sobie poszukać jako takich tuningów do samochodu, bo to też jest bardzo ważne, żeby samochód był odpowiednio stunigowany, zwłaszcza na kierownicę. Chociaż mogę wam powiedzieć jedno, w tej grze Forza Horizon 4 mogłaby się uczyć od tej gry, jeśli chodzi o driftowanie. Tutaj naprawdę bardzo, bardzo ładnie kontruje się samochód w tej grze. Gra przekazuje na kierownicę mega, mega dużo informacji. Proszę bardzo, na przykład takich, no nie? I kontrowanie jest tutaj mega, mega przyjemne. Na przykład łapię się czasami na tym, że jadąc na prostej, operując tylko pedałem hamulca, sprzęgła i gazu, lekko dohamowując kierownicę, jestem w stanie cały czas prowadzić ten drift po prostej drodze, no nie? I to jest, wiesz, to jest mega przyjemne. To jest, wiesz, jakaś tam, to nie jest jakaś wysokobudżetowa gra, no nie? Ona już na pewno dużo hajsu zarobiła, bo jest popularna, ale no, come on, no to jest Carix Drift Racing, to jest gra, która wyszła też na telefony i która w ogóle zaczęła się od telefonów, no nie? I robi, wiesz, taką robotę na kierownicy, to jest dla mnie niepojęte. Ona od czasu do czasu ma różne update'y, ma wzloty i upadki, jeśli chodzi o prowadzenie tych samochodów przy pomocy kierownicy. Więc na przykład jednego razu sobie do tej gry wbiłem, totalnie nie wiedziałem, co się z samochodem dzieje, no nie? Nie potrafiłem go opanować. A drugiego razu sobie wbiłem, na przykład ostatnio, i ty... Fura sama driftuje, no. Fura robi dokładnie to, co ja na kierownicy, a miałem jakiś tam totalnie niestuningowany samochód do tego, no nie? A wbiłem do tej gry jakoś chyba, strzelam, w kwietniu 2021 i sposób prowadzenia samochodów był taki, no, że za każdym razem przesterowywałem. Był spory problem, żeby furę opanować. Tak teraz jest cudownie, teraz jest chyba najlepszy moment, żeby grać w Carlixa pod tym względem. Mam nadzieję, że nie zmienią tego sposobu prowadzenia samochodów, chyba że jeszcze jakoś uda im się ulepszyć, chociaż wątpię, co by tutaj można było ulepszyć. Jest bardzo przyjemnie, ta gra dużo przede wszystkim wybacza, dlatego jak ktoś sobie zaczyna driftować na kierownicy, to myślę, że to jest fajna opcja, żeby sobie tutaj popróbować trochę, bo no jest prosto po prostu. Jest prosto tutaj driftować. Łatwo jest się tu nauczyć. Samochody tuninguje się dość prosto. Znaczy, żeby stuningować je dobrze, to faktycznie trzeba byłoby dużo czasu poświęcić na ten tuning i na zapoznanie się z grą. Natomiast tak, żeby takie podstawowe ślizgi zrobić i kontrolować samochód, to stuningować, no, można w miarę prosto. Zobacz, wykrakałem teraz. Można w miarę prosto sobie stunigować i grać. Jak już widzieliście parę materiałów z live'ów, jak sobie śmigałem, jest bardzo przyjemnie. Te wszystkie samochody, które ja tutaj mam, grając, nie wiem, 8 godzin w tę grę, byłem w stanie sobie sam stuningować na podstawie tego, czego się nauczyłem, słuchaj, Forza Horizon 4, no nie? Byłem w stanie sobie jako tako te samochody tutaj przerobić. No jak widzicie, pewnie osoby, które dużo grają w Carlixa, no to widzą, że tutaj na pewno można by było lepiej te samochody jeszcze potuningować, żeby lepiej się ślizgały. No i oczywiście ja też jeszcze mam dużo czasu przed sobą, żeby tutaj się nauczyć latać na kierownicy.
Ale da się i jest to, myślę, że spoko opcja, taka tania opcja do driftowania, no. Ten tor jest ekstremalnie trudny dla mnie, mega ciężko jest się tam ogarnąć, jakoś fajnie wejść. Ja tutaj próbuję wbić 20 poziom, chodźmy sobie na coś lekkiego, tutaj jeszcze tym samochodem nie jeździłem w tej bazie. Tu jest super, super szeroko, można poszaleć furką. Także wszyscy kierowniczanie, ogarnijcie sobie Karixa, zwłaszcza teraz, zwłaszcza jeśli uczycie się driftować, bo można na pewno tutaj parę fajnych nawyków kontrowania samochodu sobie wyrobić mimo wszystko, mimo że to nie jest jakaś tam, nie jest to jakiś symulator ani nic, tylko jest to taka arcade'ówka bardziej, to Force Feedback tutaj zaskakuje. Zaskakuje na duży, duży plus, ale pewnie wygracie, znacie tę grę na pewno, nie? Bo też widziałem, że dużo osób przychodziło sobie na mojego streamka i mówi: o, w Karixa grasz. Także da się i w tę grę gra się i dobrze na klawiaturze, na padzie, także jak nie macie kierownicy, też możecie sobie tu polatać. No polecam, polecam gorąco. Ale raczej trzeba ją traktować jako taką minigierkę, bo wiecie co, ja do niej kupiłem wszystkie dodatki, jakie są możliwe. No i już mi powoli zaczyna brakować mapek. Nie jestem pewny, czy można sobie tutaj wgrać jakieś mody na mapy, że można sobie jakieś mapki dodatkowo tworzone przez graczy. Nie wiem, czy przy mapki tworzone przez graczy da się tutaj wczytać. Ja mam tylko te, które są w grze stworzone przez twórców, no nie? Jezu, taka fajna mapka. Zobacz, jak to szeroko, można sobie jak fajnie. Piątka, nie, leci, leci, leci coś. O, patrz, 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 wykręciłem. Nawet Kiss the Wall zaliczyłem, proszę bardzo. Także to jest fajna mapka, żeby się wychillować, ale tamta japońska to jest jakaś totalna katorga jak dla mnie. Nie wiem, jak wam na niej idzie. No mi jest bardzo ciężko. To jest jeszcze jeden taki tor. O, właśnie, może wam pokażę to, co wam mówiłem. Któryś tutaj tor jest taki przedupczony, chyba ten. Tak, on jest specyficzny. Tutaj też można sobie time ataki jeździć, ale tak, one chyba nie są ciekawe. Ta gra jest do driftu. Więc tak, tutaj mamy tor, po którym jedziemy długo, długo prostymi. Tutaj mamy jeden taki zakręt na początku. I teraz praktycznie cały czas prosta, musimy sobie tak machać samochodem. I tutaj zobaczcie, o, teraz przesterowałem. Ale praktycznie jakbym puścił trochę mocniej gazu przy transferze, to praktycznie samym gazem sobie, wiesz, kontruję, samym gazem sobie operuję samochodem. O Boże, akurat nie wychodzi. Jeszcze raz sobie pojedziemy. Ja tu próbuję, wiesz, poprzeć swoją tezę. Tu akurat lipa jest, no, jak się zdarza, no, jak chcesz coś pokazać, to zawsze nie wychodzi.
I tutaj jest ten moment, który rozwala czachę. Tutaj trzeba tak dziwnie powchodzić w te zakręty. O, wyleciałem. Aj! Szkoda, że tutaj nie można cofnąć, bo to jest taki moment, wiesz, przez cały tor jedziesz sobie po tych prostych, masz takie gładkie lub mniej gładkie zakręty, a tu nagle zaczyna ci się taka sraczka, nie? Masz takie... taki mocny spadek w dół i zastanawiasz się, co masz ze sobą zrobić. Jak to pierwszy raz jechałem, to miałem takie what the fuck, co to mi tu wyskoczyło? Preferuję inne tutaj, jest jeszcze ten Red Rock, ten tor taki ciekawy. I dojechali. Także zdobyć to złoto nie jest trudne nawet na kierownicy, jako tako można ogarnąć. Ale trasa, która rozwala mi łeb, to Red Rock, tam jest też bardzo, bardzo fajnie. No i te tory są generalnie większe niż my sobie tu przejechaliśmy. Można sobie odpalić trening na nich i wtedy mamy dostęp do wszystkich dróg, które tutaj są. Przejdźmy sobie Red Rocka. No właśnie, tutaj na przykład jak my jedziemy konkurs, to jedziemy sobie tu i tutaj jedziemy prosto. Tu i tu, a my zobaczcie, ile mamy jeszcze tutaj toru do wykorzystania na przykład na treningu, albo jak właśnie gramy online. Jak gramy online, to wszystko mamy tutaj dostępne. A jak robimy konkurs, no to niestety mamy tylko tą jedną ścieżkę, więc ja bym chciał, żeby twórcy też coś dodali takiego, że na przykład mamy konkurs, tutaj robimy pętlę, tu i wracamy w to miejsce, żeby zakończyć, no nie? Żebyśmy zakończyć tą pulę combo, powiedzmy, no nie? I jeszcze ten tor LA Block sobie pojedziemy, ale teraz chodźmy na Red Rocka. Kurde, zmachałem się, że się trzeba namachać trochę. Parking, gdzie to jak? No dobra, startujemy chyba, no nie? Tutaj też przez większość toru jest tak niby gładko, a niekiedy się zaczynają takie podjazdy i tam zaczyna fura hopsać i się destabilizować. Nie wiem, czy mam źle samochód stuningowany czy coś, ale ciężko mi jest go utrzymać w drifcie tak po zewnętrznej ładnie. On się zaczyna prostować. Teraz nie wiem, czy słabsze mu opony zamontować z gorszą przyczepnością i zmniejszyć trochę moc i skrócić biegi, czy co zrobić, bo on chyba jest trochę za szybki teraz, tak mi się wydaje. Za dużo tego kunia ma i bym chyba mógł trochę przyczepność opon zmniejszyć. Z przodu zmniejszyć ciśnienie jeszcze bardziej w oponach. Gdzieś potunigować, wiesz, ja tu próbuję tak na chłopski rozum, ale to jest dalej gra arcade'owa, to jest taka arcade'ówka, no nie? I tutaj może te zmiany totalnie nie mają sensu, może nawet okazać się, że zwiększając ciśnienie w oponach uzyskamy lepszą trakcję. Na przykład, no bo tak jak mówię, to nie jest jakaś tam asetokorca, tylko to jest arcade'ówka. Ale taka przyjemna właśnie do driftu, nie? Że już prawie ulegasz złudzeniu, że to może być... że to może być symulacja. Oj, za dużo powera tu dodałem. Myślałem, że o ten znak uderzę. No nie jestem z tego przejazdu zadowolony. Ale tak właśnie moglibyśmy sobie jeszcze wejść w tuning.
spróbujmy zmniejszyć moc dla tego samochodu, zmniejszyć, znaczy pogorszyć opony i może będzie lepiej. Ja się tutaj trochę sugerowałem tym, co mi widzowie mówili na streamach, jak mam tuningować samochód. Dajmy sobie te oponki, to wygląda jakby one były takie wygryzione jakoś, te opony. Malowanie też robiłem na streamie, jakieś takie z dupy totalnie, jakiś pasek dałem tu przez środek. Podoba mi się ta maska, w ogóle opcje wizualne są bardzo fajne w tej grze, podobają mi się. Dobra, chodźmy do silnika, zmniejszmy trochę power, no i skrócimy trochę biegi. Final drive, chyba w tą stronę się skraca, w tą chyba, mam nadzieję. Dobra, możemy zrobić sobie test drive, no i właśnie, pójdziemy sobie teraz na Red Rock. Czekaj, gdzie jeszcze się fajnie lata? LA Block. Będzie łatwiej przesterować, ale z drugiej strony może będzie właśnie lepiej robić te ślizgi. I tu teraz. I teraz tu na wprost, bo mamy to miejsce dostępne. Dawaj, 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 dawaj. Ajajaj. Chyba tamte opony były spoko. Tu mi aż za bardzo... Albo może po prostu muszę się przyzwyczaić. Wcześniej gaz puszczać. Jak już widzę, że ślizg się kończy. Bo też mi zależy na tych takich zewnętrznych, fajnych driftach. Muszę sobie popatrzeć jakieś tuningi. Zobaczyć, jak ludziki i te takie jakieś prosy na kierownicach sobie tuningują fury. Wtedy sobie popróbować jeszcze coś. Ale myślę, że generalnie to chyba tuning samochodu lepiej zlecić komuś, kto faktycznie dużo już tuninguje te furki. O, udało się wyjść jakoś, chociaż to już powinien być jakiś przester albo coś, no nie? Aha, tu jeszcze drugą stronę mamy. Tu jeszcze drugą stronę mamy ten kawałek toru ukryty, który jest ukryty na konkursie. O, teraz całkiem fajnie tu poszło, po tej zewnętrznej. Może zostanę przy tych oponkach, ale jeszcze bym może mocy zmniejszył. Bo już całkiem przykładnie latanko jest. Zewnętrzna, zewnętrzna, zewnętrzna. Jeszcze raz kółko tu zrobię. I po zewnętrznej. Aha, aha. Wyleciałem, kurczę. Tutaj się chyba bardziej ten zakręt załamuje, czy to rondo, czy coś. Ale nie umiem na tej kamerze tu się w ogóle w cokolwiek zmieścić. Dziwna ta kamera jest do driftu tutaj. W Forcie spoko, ale w Calix Drift Racing Online ta kamera jest do dupy. Nie potrafię, nie wiem, o co tu chodzi, nie czuję tego auta. A ta kamera z kokpitu to jest generalnie bardzo dobrze, jak w grze samochodowej na kamerze z kokpitu jeździ ci się dobrze, no nie? Na tej kamerze jest bardzo w porządku, nawet jeśli ona się tak obraca na lewo i prawo, to i tak jesteś w stanie wyczuć ten samochód. To jest ogromny plus, nawet takiej arcade'ówki jak to. No nic, moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Zapraszam was na kolejne, ja będę tutaj, ja mam jeszcze dużo, dużo godzin, żeby sobie potrenować tutaj driftowanie. No i może uda się jakiś tandemik skleić z kimś.
na jakimś torze. Dajcie znać, czy są jakieś modowane traski do CarX Drift Racing Online. No i co? Trzymajcie się, na razie, hejas!